Aleksandra Mieczyńska. Dzień dobry w studiu Telewizji Orlen. Dzisiaj ze mną ojciec Mariusz Taburski. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Pauli z Jasnej Góry. Dyrektor Instytutu Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego. Jasnogórski Instytut Maryjny bardzo aktywnie organizował i organizować będzie spotkania, myślę, że ważne, te, które za nami, to katechezy z Janem Pawłem II w 40. rocznicę pielgrzymki tutaj bytności świętego Jana Pawła II na Jasnej Górze i te, które mówią o kardynale Wyszyńskim. Tak, wpisujemy się w to wydarzenie, które wydaje się historyczne, bo 40 lat temu, 79 rok, czerwiec, ale okazuje się, że to, co na Jasnej Górze, wciąż jest nowe i żywe, dlatego że związane jest z tym doświadczeniem obecności Matki Bożej i te wydobywamy te skarby stare i nowe po to, żeby one w jakby nowej oprawie, z nowymi ludźmi, skomentowane, uaktualnione, żeby okazało się, że są treściami specjalnie, można powiedzieć, przygotowanymi dla nas, dlatego że może trochę kontekst się zmienia, ale okazuje się, że to, co jest najważniejsze w tym, co mówił Ojciec Święty, dzisiaj doświetlone przez nasze doświadczenie staje się czymś, co nas inspiruje i to było najpiękniejsze, że ten program, który papież wypowiedział wtedy 4 czerwca 79 roku, jest wciąż aktualny, bo nawiązywał on z jednej strony do tego, co było doświadczeniem Kościoła, więc milenium, milenijny akt oddania, bohaterski program prymasa Wyszyńskiego i zawierzenie, tym akcentem skończyliśmy teraz grudniową katechezę, zawierzenie do granic miłości, wpisujące się i w przeszłość, i w przyszłość, można powiedzieć. Okazuje się tak naprawdę, że te słowa, które są ważne, te myśli, które są ważne, które nie dotyczą takiej bieżącej, bardzo płytkiej codzienności, one pozostają i mimo, że stare, okazują się nowe. Te katechezy pokazały, że to, co zresztą nasi poeci mówili, że w duszy każdego Polaka, nie tylko wierzącego czy katolika, ale w duszy każdego Polaka jest taka struna, którą jeśli się dotknie, jeśli ją się poruszy, to ona ożywa właśnie nie tylko wspomnieniami, ale taką tradycją, w której człowiek może odnaleźć tą głębszą warstwę swojej egzystencji, swojej tożsamości społecznej, narodowej, ale też również religijnej. I okazuje się właśnie, że wielu Polaków, przybywając nie tylko z Polski, ale spoza granicy, na Jasnej Górze odzyskuje łaskę wiary, odzyskuje również to poczucie swojej przynależności do tej wspólnoty. Wszystko staje się bardziej jasne i prostsze. Więc to jest jakiś fenomen, prawda, tego miejsca, a to wszystko dzieje się w kaplicy, mówimy, naszej Królowej Matki, która jest już przecież ponad 600 lat w tym miejscu. Jan Paweł II to miejsce bardzo kochał, nie mogło być inaczej. Niedawno byłem z kolejną grupą naszych pielgrzymów, ale to byli niezwykli panowie z Nigerii, kiedy pokazywałem im wpisy Karola Wojtyły w 1942 roku. On przybył wtedy z studentami na pielgrzymkę kolejną pielgrzymkę studentów. Potem przybywał już jako kapłan, biskup, kardynał i za każdym razem, kiedy przybywał do naszej ojczyzny, to przybył również na Jasną Górę i właśnie w czasie tej pierwszej pielgrzymki nazwał siebie człowiekiem zawierzenia, czyli człowiekiem nadziei. Bardzo mocno był przy zaraz kardynale Wojtyle, kiedy w 1966 roku jakby szczytem przygotowań do milenium było oddanie w niewolę miłości. Wtedy wielu krytykowało, nie rozumiało, co to znaczy oddać się w niewolę miłości Matce Bożej za wolność Kościoła w świecie. I wtedy Wojtyła napisał piękny komentarz, w którym stwierdził, że oddanie się w niewolę
jest jednocześnie stworzeniem sobie tej przestrzeni nadziei, którą człowiek pragnie mieć, ale której w sobie nie mamy i dlatego potrzebujemy aż oddać się w niewolę miłości Matce Bożej, żeby ona nas wprowadzała wtedy, kiedy nie umiemy, kiedy nie chcemy, kiedy nie wiemy jak dotykać tego, co nas trzyma nie tylko w bieżącym rytmie życia, ale przede wszystkim pozwala iść naprzód do celu, którego czasami nie znamy. To, co pozostawił Jan Paweł II, święty Jan Paweł II, jest cały czas do odkrywania takiego osobistego. Tak samo jest z tekstami, z myślami, z tym, co pozostawił sługa Boży, kardynał Stefan Wyszyński, cykl spotkań w drodze na ołtarze, bo to już za chwilę. Tak, my bardzo mocno mamy wdzięczność do prymasa Wyszyńskiego, zresztą on się nazwał sam prymasem jasnogórskim. Można powiedzieć również, że to takie dwa konie ciągnące jeden wóz, jakim był Kościół i jakim jest Kościół w Polsce. I oni nadali pewien rytm, który myślę, że Jasna Góra dzisiaj wyglądałaby zupełnie inaczej, gdyby nie było właśnie tego bohaterskiego programu prymasa Wyszyńskiego, w którym on wszystko i wszystkich zachęcał, żeby przybywali, oddawali siebie Matce Bożej, bo to było też jego doświadczeniem osobistym. Niedawno obchodziliśmy właśnie tę uroczystość 8 grudnia Niepokalanego Poczęcia. To był moment bardzo trudny w 1953 roku, kiedy on był wywieziony do Stoczka Warmińskiego, oddaje się w opuszczonym, zimnym, ciemnym kościele, bo wywieziono wtedy również franciszkanów z tego kościoła i klasztoru. I potem jak ziarenko rzucone w ziemię rozrasta się różnymi inicjatywami maryjnymi, których jest bardzo wiele i te inicjatywy właśnie potrzebowały tej siły, można powiedzieć, serca Matki Bożej, dlatego jego osobiste doświadczenie potem się przełożyło na to doświadczenie zaprowadzania, przyprowadzania wszystkich do Matki Bożej i z nią realizowanie tego programu odnowy moralnej nie tylko Kościoła, ale całego narodu w bardzo trudnym okresie komunizmu. Okazuje się też, że te myśli spisane są bardzo aktualne dzisiaj. Trochę być może mogą sprawiać trudność nieco dzisiaj archaicznym językiem, ale treść jest absolutnie aktualna. Tak, dlatego myśmy od 14 lutego, wtedy, kiedy on powiedział, wszystko postawiłem na Maryję i spadł mi kamień z serca, to był czas, kiedy prymas w 1953 roku podpisał to porozumienie po to, żeby nie było wojny, żeby dogadać się z komunistami, ale widział, że komuniści nie odpuszczają i to jednocześnie wywierają nacisk i chcą obsadzać stanowiska kościelne i wtedy właśnie po takim zmaganiu wewnętrznym odkrywa, że Matka Boża może go uratować i przeprowadzić. No i to doświadczenie, które wypowiadał właśnie przy różnych sytuacjach i na Jasnej Górze i w całej Polsce, bo przecież to osobiste przeżycie i moc tym się dzielił i w Warszawie, i w całej Polsce, bo zresztą był w pewnym sensie legatem papieskim, bo komuniści nie wpuszczali tutaj papieża. No te stwierdzenia, czy te powiedzenia właśnie, jeśli jakiś program to ona, to były ostatnie jego słowa na łożu śmierci, nie zostawiam żadnego programu, Matka Boża nie okaże się słabsza w przyszłości. To wszystko właśnie w trakcie tych naszych spotkań comiesięcznych od lutego do grudnia okazały się bardzo aktualne, można powiedzieć nowym językiem, w nowej formie, bo za każdym razem mieliśmy jakąś pozycję, lekturę. Okazało się, że można wydobyć jeszcze z jego zapisków nową pozycję z głębi duszy, gdzie stawał przed nami prymas bardzo
prosty, jasny, jako człowiek, trochę właśnie zdjęty z tego pomnika, bliski dla każdego, kto zmaga się, przeżywa trudy, ból, niewiarę. To jest bardzo pociągające i przybliżające tego człowieka, który przecież prawie 40 lat temu zmarł. Mhm. 2020 rok też będzie rokiem, w którym będzie mocno obecny, bo to rok beatyfikacji. I te lektury, które pojawiały się podczas spotkań, być może nie do końca przeczytane, są zadane na kolejny rok, na kolejne miesiące. Tak, może właśnie grudzień czy zima jest taką dobrą okazją do tego, żeby przy okazji świąt może zakupić sobie albo podarować. Zrobić sobie prezent albo komuś. Albo podarować ten prezent komuś. To są rzeczy, które w mniejszych albo większych formach można nabyć oczywiście w księgarniach, ale myślę, że jak to ktoś powiedział, era Wyszyńskiego dopiero się zacznie, to znaczy był on światłem i mocą dla przeszłych pokoleń, natomiast na dzień dzisiejszy wobec różnych zmagań i niepokojów ta jasność i moc wytrwania jest dzisiaj bardzo potrzebna dla człowieka, który nie ma odpowiedzi na wszystkie pytania i chcemy w tym czasie właśnie od stycznia ruszyć z tym nowym programem, nowymi katechezami. Włączamy się w to, co już właściwie od ponad 30 lat na Jasnej Górze istnieje, mianowicie modlitwa każdego 27 dnia miesiąca na Jasnej Górze. To jest msza święta, to jest czuwanie, ale wcześniej przed tym czuwaniem właśnie chcemy spotkać się na katechezach maryjnych, Maryjna Droga Prymasa Tysiąclecia. To będzie taki, można powiedzieć, szyld tych naszych katechez i będziemy szli kolejnymi inicjatywami maryjnymi, które można powiedzieć znowu są stare i nowe, bo one już jakoś przykurzone, niektóre właśnie w świetle Jasnej Góry wybrzmią na nowo, bo to są śluby jasnogórskie, to jest komisja maryjna, a pod każdym tym z haseł znajduje się konkretna batalia o człowieka, zaangażowanie tych ludzi, którzy wtedy stanęli przy prymasie i którzy przez tą wytrwałość właśnie w jedności z Matką Bożą, z Jasną Górą, mogli dać potem światło dla tych wszystkich, którzy stanęli na przykład właśnie w 56 czy 66, ale potem, kiedy przyjeżdżał prymas na Jasną Górę, zwłaszcza w tych momentach ważnych, jak 15 sierpnia, 26 sierpnia, to byli świadkami tych niezwykłych poruszeń i do nich trzeba po prostu wrócić, jak do pewnego testamentu. Mhm. Nad nimi się pochylać. 27 dzień każdego miesiąca to będzie pretekst do własnych poszukiwań, bo te krótkie spotkania, to tak wierzę, że to jest taki impuls i coś się dzieje jeszcze poza nimi. Będziemy o tym jeszcze nieraz wspominać. Ja dzisiaj bardzo dziękuję za spotkanie. Zapraszamy serdecznie na te spotkania, również na naszą stronę Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego, gdzie mamy możliwość... Tam cały plan. Tak, i również odsłuchania tych katechez wcześniejszych. Zapraszam. Bardzo dziękuję. Ojciec Mariusz Taburski był Państwa i moim gościem.